obiekt sportowy. Dookoła są takie niskie budynki. I myślę, że to są jakieś przebieralnie, szatnie, może prysznice. Są takie straganiki. Z żywnością. I trzech obecne kobiety. To była mi na głowie. To taki przyłbiczny straganik, na którym można dostać awokado, pomarańcze obrane i jakieś inne owoce. Tak oddali śmieci. To przy głównej ulicy jest. Kurczaki sobie chodzą. A tam jest ten obiekt, który uznaje za jakiś sportowy obiekt. To jest linia samochodów, na której można też kupić prąd. Są takie karty, jak u nas były kiedyś te automaty telefoniczne. I się wpisuje się numer licznika i kupuje się. Przepraszam za rozwój. A tu leży bambus. Nie wiem, po co ktoś będzie to zbudował. Zakupy. Jest to strasznie drogo. W zasadzie nie ma rzeczy poniżej jednego CD. Jeden CD to prawie 2 zł u nas jest. Nie sprzedaje się na kilogramy, tylko za ten CD, za 2 CD, za 1 CD. A tu ludzie mieszkają i pracują. Salon piękności. Salon piękności. I obok taka mała restauracja. Wanku, Eno, Ryż, z czymś tam jeszcze. Tak mówią miejscowi na to, że to są planteny. Ja próbowałam to jeść na surowo i to smakuje jak zwyczajne nasze banany, ale jadłam też smażone. Są bardzo smaczne, takie słodkawe. Smaży się w gorącym oleju.
tuż koło ptakoradii. Podejdę bliżej, może będzie słychać ten znajomy wrzask. Dzieci wszystkie są ubrane w jednakowe ubranka. Tutaj akurat mają takie granatowe spodenki i koszule takie granatowo-białe. Dziewczynki mają takie fartuszki, nie wiem czy widać tam, też taki szarym odcieniu utrzymany z przewagą białego. Ta sama szkoła, tylko z drugiej strony. Tam na balkonie dziewczynki są. To czy nie jest przerwa, bo bardzo dużo dzieci jest. Tu jest taki tu strumyczek, ale nie po to się zatrzymałam, żeby sfotografować, tylko żebyście usłyszeli rechot żab. One w nocy mi spać nie dają. Doszłam do takiego wzgórza. To jest taka jedna z lepszych dzielnic. Nie ma żadnych slumsów. Wszystkie domy są murowane. Pokażę jeszcze uczniowie, jak są ubrani ze szkoły takiej początkowej. O, właśnie, wyszli chyba sobie na wagary. Good afternoon. What are you doing? Thank you. How are you doing? Would you buy some? Hello, I speak English a little. I'm Polish. Oh, okay. I'm here. I don't want to watch you. Yeah. How are you? Let me be your shepherd.
sound.